Życie wieczne objawione w wierzących. Czytamy o tym w pierwszym liście Jana, 2 rozdział, 28 werset do 3 rozdziału, 23. Po przedstawieniu różnych etapów wzrostu w życiu chrześcijanina, apostoł nadal zajmuje się owym wzniosłym tematem, jakim jest życie. Teraz mówi, w jaki sposób to życie wieczne uzewnętrznia się i znajduje swe odzwierciedlenie w praktycznym postępowaniu wierzącego. Już wcześniej przedstawił prawość i miłość jako cechy życia wiecznego. Znalazły one doskonały wyraz w Chrystusie, a teraz powinny cechować życie każdego wierzącego. Co więcej, w przejawach tych cech odnajdujemy praktyczny dowód tego, że ktoś ma życie wieczne, podczas gdy ich ewidentny brak obnaża bezpodstawność roszczeń do jego posiadania. W tym fragmencie listu apostoł mówi najpierw o przyjściu Chrystusa w chwale jako o tym wielkim wydarzeniu, które powinno determinować nasze praktyczne życie. Po drugie, prezentuje cechy charakterystyczne dla nowego życia, które odróżniają dzieci Boże od dzieci diabelskich. Są to praktyczna sprawiedliwość i miłość, jak to opisuje nam pierwszy list Jana, 3 rozdział, od 4 do 16 wersetu. Po trzecie, prawdy te odnosi do praktycznego życia wierzącego, co jest napisane w pierwszym liście Jana, 3 rozdział, 17 do 23 wersetu. Praktyczne życie wierzącego w obliczu przyjścia Chrystusa w chwale, a teraz dzieci. Trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. W poprzedniej części listu apostoł zwrócił nasze spojrzenia wstecz. Na to, co było od początku. Teraz wprowadza nową część, kierując nasze spojrzenia w przód. Na przyjście naszego Pana. Werset 28 stanowi ogniwo łączące poprzednie rozważania z kolejną częścią listu. Podsumowuje poprzednią część, zwracając się do całej rodziny Bożej w słowach: a teraz, dzieci, trwajcie w Nim. Jedynym zabezpieczeniem przed sidłami świata i fałszywych nauczycieli, o których mówiliśmy, jest trwanie w prawdzie, która znalazła swój doskonały wyraz od początku w Chrystusie. To każe apostołowi rzucić spojrzenie w przyszłość ku przyjściu Chrystusa, ponieważ trwanie w Nim rzutuje również w sposób zasadniczy na nasze praktyczne postępowanie, sprawiając, że pozostaje ono w harmonii z istotą Jego przyjścia. Zatem przyjście Chrystusa przedstawione jest jako środek kontrolujący naszą chrześcijańską praktykę i korygujący ją w przypadku wszelkiego rodzaju odchyleń. Apostoł pragnie, aby codzienne życie wierzących było takie, aby nie było w nich nic, za co musieliby się wstydzić w dniu przyjścia Chrystusa, gdy zostaną objawione wszystkie słowa, ścieżki oraz ukryte motywy serca. Jak to opisuje nam pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 13 werset, 4 rozdział, 5 werset oraz 2 list Jana, 8 rozdział, 8 werset. Jak często jednak niestety staramy się usprawiedliwiać nasze słowa i postępowanie, które powinniśmy potępić w świetle objawienia chwały Chrystusa. W kolejnych wersetach, pierwszy list Jana, 2 rozdział, 29 werset do 3 rozdziału, 3 werset,
Apostoł stawia nam przed oczy nasze przywileje oraz sposób, w jaki Bóg łaskawie zatroszczył się o to, byśmy mogli żyć zgodnie Chrystusa i nie musieli się wstydzić w momencie Jego przyjścia. Po pierwsze, apostoł pokazuje, że każdy właściwy odruch chrześcijanina i postępowanie mają swoje źródło w nowej naturze, którą wierzący otrzymał wraz z chwilą nowych narodzin. Jest to ta sama natura, która była w Chrystusie, rodzi te same owoce sprawiedliwości, które w takiej obfitości ujawniły się w jego życiu i udowadnia tym samym, że wierzący zrodzony jest z Boga. Po drugie, apostoł przypomina nam, że zostaliśmy postawieni w relacji dziecka wobec Boga. Jako tacy jesteśmy przedmiotami miłości Ojca. Każda relacja cechuje się pewnymi uczuciami. I to właśnie uczucia te właściwe dla danej relacji czynią ją taką kosztowną i nadają jej szczególny dla niej charakter. Jesteśmy wezwani, by przyglądać się tej miłości, która była w doskonały sposób odzwierciedlona w żyjącym na ziemi Chrystusie, a którą teraz został obdarzony wierzący, gdy Chrystus przebywał na ziemi, był przedmiotem miłości Ojca i nienawiści świata. Chrystus odszedł z tej ziemi, zostawiając na niej jednak tych, których postawił na swoim własnym miejscu i stanowisku, zarówno wobec Ojca, jak i wobec świata. Gdy modlił się w ogrodzie Getsemane, powiedział: ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 23 werset. Wcześniej zwrócił się do swoich uczniów ze słowami: jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was nienawidził. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 18 werset. Jak dobrze jest zatem, byśmy żyli w świadomości, że Ojciec miłuje nas tą samą miłością, którą umiłował Chrystusa, i że posiadamy przywilej, by dzielić z Chrystusem Jego odrzucenie ze strony świata.